Szanowni Państwo, raz jeszcze przepraszając za delikatne zamieszanie wynikające ze wzmożonego zainteresowania naszym spotkaniem i zainteresowania również mediów. Witam Państwa w Muzeum Pamięci Sibiru. Jest mi bardzo miło Państwa powitać. Ja nazywam się Marcin Zwolski, jestem pracownikiem działu naukowego tego muzeum, ale to nie ja będę głównym bohaterem tego spotkania. Proszę Państwa, zdradzę Państwu, że przygotowując się do tego typu spotkań prezentujących książki historyczne, zazwyczaj wiąże się to z dużym stresem, z dużym zdenerwowaniem, bo po pierwsze obawiamy się, czy ktoś w ogóle przyjdzie. Bo wiemy, że książki historyczne nie cieszą się zazwyczaj jakąś strasznie wielką popularnością. Po drugie, ten stres wynika też z tego, że właściwie jak poprowadzić to spotkanie, żeby padło coś ciekawego. Historycy często mówią rzeczy mało ciekawe. Tym razem zdradzę Państwu, że nie stresowałem się w ogóle. Wiedziałem z zainteresowań, które do nas spływały, że ludzie przyjdą, że Państwo przyjdziecie. Widzę, że nawet jest Was znacznie więcej niż się spodziewaliśmy. A jeśli chodzi o ciekawość prowadzonego spotkania, a pan profesor, którego za chwilkę przedstawię, jest taką skarbnicą wiedzy, anegdot, informacji historycznych. Zawsze mówi z ogromną swadą, w sposób niezwykle interesujący. Stąd też nieważne, jakie zadam pytanie, i tak na pewno będzie interesująco. Stąd też to jest prawdziwa przyjemność prowadzić takie spotkanie. No przejdźmy w takim razie do naszego gościa. Profesor Albin Głowacki, bo o nim mowa. Tak. Pan profesor jest jednym z najlepszych, najbardziej znanych, najbardziej uznanych specjalistów badających losy Polaków na wschodzie. Również specjalizuje się w temacie powiązanym bardzo mocno przecież represji sowieckich. Pan profesor badał te tematy, oczywiście jeszcze nie będąc wówczas profesorem, ale proszę Państwa, w latach 80. To jest rzeczywiście niezwykłość, bo w latach 80. niewiele osób zajmowało się tym tematem. Ten temat, ta tematyka uchodziła wręcz za taką, którą się nie da zajmować, po prostu nie wolno. Pan profesor udowadniał już wówczas, że można. Był też jednym z pierwszych, którzy w latach 90. w momencie otworzenia archiwów postsowieckich udał się do tych archiwów, penetrował je długo i namiętnie. Efektem jego badań jest, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ponad 350 publikacji w 12 językach, proszę Państwa. Moglibyśmy mówić o tych różnych publikacjach, bo z wielu jest znane, ale ja z Państwem podzielę się jedną anegdotą. Kiedy 20 kilka lat temu zatrudniłem się w instytucji zajmującej się historią, moim pierwszym zadaniem było dbanie o bibliotekę historyczną. Mój przełożony powiedział, możesz kupować co chcesz do tej biblioteki, ona ma rosnąć, ale pamiętaj, musisz kupić książkę Albina Głowackiego Sowieci wobec Polaków na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1939-1941. Ja pomyślałem, bardzo dobrze, jaki problem, trzeba kupić książkę, to pójdę do księgarni i ją kupię. Ale nie, tej książki nie ma już w księgarniach, ona się już wyprzedała. Szukałem, proszę Państwa, tej książki 4 albo 5 lat. We wszystkich antykwariatach, wszędzie, gdzie byłem, zachodziłem, szukałem, pytałem o możliwość nabycia tej książki. Wreszcie, w pewnym momencie patrzę, jest ta książka. Nawet nie była szczególnie droga, już ceny nie pamiętam. I przeżyłem wtedy ogromny dylemat moralny, bo jak wreszcie ją znalazłem, to pomyślałem, właściwie dlaczego ją mam kupywać do biblioteki, może kupię ją sobie. Ale obowiązek, poczucie obowiązku zwyciężyło, ostatecznie kupiłem ją do tej biblioteki. Po latach udało mi się dostać drugi egzemplarz, który do dzisiaj mam i przechowuję w swojej prywatnej biblioteczce w domu. Proszę Państwa, te ogromne zasoby publikacji, moim zdaniem, nie są największą zasługą pana profesora. Jest jeszcze większa zasługa. Otóż pan profesor stworzył wokół siebie ogromne, bardzo prężne środowisko historyków badających tematy wschodnie, badających tematy sibirackie. Być może zetknęli się Państwo z tym i zastanawiali się kiedyś,
dlaczego w Łodzi tyle osób zajmuje się historiami sybirackimi. No to powód tego właśnie siedzi tutaj razem z Państwem. Pan profesor zaraził swoją pasją dużą liczbę uczniów, którzy do dzisiaj kontynuują jego dzieło. To jest, uważam, jego chyba największy sukces i rzecz, za którą powinniśmy być najbardziej wdzięczni, bo kolejne pokolenia naukowców tę tematykę badają. No i wreszcie na koniec już tego nieco przedługiego wstępu nie mogę nie dodać, że pan profesor Albin Głowacki od początku właściwie był związany z Muzeum Pamięci Sybiru. Właściwie to był związany z muzeum, nawet jak jeszcze ono nie było Muzeum Pamięci Sybiru, bo na etapie tworzenia zrębów, planów, budowy muzeum już przy tym temacie tutaj był, pomagał, konsultował. Po otwarciu muzeum został zaproszony do gremium Rady Muzeum Pamięci Sybiru, przyjął to zaproszenie i przez członków Rady został wybrany na przewodniczącego tego gremium. Także jest z nami ciągle związany, bardzo z tego powodu się cieszę. Proszę Państwa, profesor Albin Głowacki przed Wami. Możemy rozpocząć już spotkanie merytoryczne. Teraz już ja będę mówił mniej. Mam nadzieję, że pan profesor przejmie moją rolę. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem osobą prywatną. Nie mam rzecznika prasowego, ale pan doktor uzurpował sobie takie prawo i występuje jako mój rzecznik. Nie wiem, jaki ma cel, ale coś musi być na rzeczy, że pan doktor takie peany pod moim adresem wygłasza. Ja jestem skrępowany. Ja z natury rzeczy jestem osobą skromną, a pan doktor tutaj takie laurki pod moim adresem śle, że no jestem troszkę skrępowany, proszę Państwa. Ale pan doktor nie skłamał w tym sensie, że rzeczywiście ja się zajmuję problematyką losów Polski na wschodzie, ja to tak najogólniej określam, od bardzo dawna. W 1975 roku ukończyłem Instytut Historii i zostałem zatrudniony tam na etacie asystenta. I wtedy właśnie podjąłem, mój profesor zasugerował, abym zajmował się działalnością opiekuńczą Związku Patriotów Polskich. W tamtych czasach to był temat no, trudny o tyle, że Związek Patriotów był porządną organizacją dla komunistów, więc to było jakby pozytywne w sensie, no, można się zajmować Związkiem Patriotów, ale ja się zajmowałem działalnością opiekuńczą. Dlaczego była potrzebna działalność opiekuńcza? No pewnie tym ludziom było tam troszkę źle, prawda? Czy jak im było? Gdzie byli? A w ogóle to dlaczego oni tam się znaleźli? I to były już tematy niestety trudne. Ja opowiadam, że żeby badać, trzeba mieć źródła. Więc ja chciałem wyjechać na wschód, żeby te źródła zobaczyć. No niestety na moje coroczne takie podania do ministerstwa otrzymywałem z Moskwy odpowiedź, że takiego stażysty tamta strona nie przyjmie. W związku z czym ja napisałem doktorat w oparciu o polskie archiwalia. Doktorat był wysoko oceniony, ale nie ukazał się drukiem. Ja obroniłem pracę w 1983 roku, no więc ten rok był też znamienny z różnych powodów politycznych. Natomiast ukazała się książka dopiero w 1994 roku, dopiero, kiedy już no, można było mówić i pisać o wszystkim. Więc to pokazuje, że rzeczywiście, tak jak pan doktor tu podniósł, że zajmowanie się taką problematyką w tamtym czasie było niewygodne, tak najogólniej powiem, niewygodne politycznie. Natomiast później było już łatwiej. Ja wprawdzie opowiadam, że no, starałem się wyjeżdżać tam także po doktoracie. Natomiast
nie było chętnych w centrali, tam gdzie rozdzielali miejsce dla stażystów. I pamiętam, że mnie kiedyś podpowiedział znajomy, ty nie pisz takiego tematu, jakim się zajmujesz, tylko napisz no, jakiś taki, żeby oni to kupili. W związku z czym wymyśliłem, że będę badał, ale tak na niby dla nich, będę badał taki temat młodzież komsomolska na budowach pierwszej pięciolatki. Prawda, że dobrze brzmi? I oni od razu mnie przyjęli na staż do Leningradu. Leningrad nie przyciął, mnie to było niepotrzebne, ale pojechałem do tego Leningradu, wyznaczyli tam opiekuna i ja do niego mówię, panie profesorze, ja tak długo czekałem na przyjazd do was, że ja już tę młodzież, już opracowałem te pięciolatki, że to już zrobione mam i mam teraz inny temat. I mu podałem ten właściwy. No i pan był przestraszony, tak. Zaprosił mnie chyba tak, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy, na spotkanie ze studentami Uniwersytetu Leningradzkiego imienia Żdanowa. Pamiętam to. I ja miałem na tym spotkaniu opowiadać coś tam. Ja pytam tego pana opiekuna, co? No co opowiedzieć, o czym? No co pan chce? To ja im to, co chciałem właśnie. I pamiętam, że jak opowiadałem i o sprawach trudnych, nazwijmy to tak najogólniej, to ten profesor był coraz bledszy. I ja już wiedziałem, że to jest moje pierwsze i ostatnie tam spotkanie. No ale w końcu im powiedziałem, co powinienem powiedzieć. Oni rzeczywiście słuchali z wielkim zainteresowaniem, ale profesor był tak przestraszony, że nasze kontakty się skończyły. Natomiast, proszę Państwa, trzeba było kombinować. Ja pamiętam, że wtedy ja nie miałem co robić w Leningradzie, żeby tam badać zsyłki. No co ja tam, jakie tam archiwa są o zsyłkach, tam żadnych nie ma, prawda? Takie, które mnie byłyby potrzebne. W związku z czym ja napisałem prośbę, żeby wysłać mnie do Moskwy, bo ja miałem staż 3 miesiące i mogłem 2 miesiące spędzić w innych ośrodkach. No więc ja tam 2 tygodnie pierwsze posiedziałem, po czym poprosiłem o wyjazd do archiwów moskiewskich i oni to legalnie dali. Pojechałem do Moskwy, a jak w Moskwie już byłem, no to już byłem u siebie, że tak powiem. I na ostatnie 2 tygodnie wróciłem znów do Leningradu, proszę Państwa. Może warto też powiedzieć o tym, że no, czytelnicy książek historycznych, oni powinni wiedzieć, że autor pisze w oparciu o źródła. Więc jeżeli mamy temat no właśnie taki trudny, no to powinniśmy mieć i trudne źródła. Tylko dostać te źródła. To była sztuka. Niestety tam, i to ja odczuwałem właściwie we wszystkich archiwach, w których bywałem, że kadra, no to była taka prawdziwa, nastojaścia sowiecka. Oni wiedzieli, kogo i dlaczego trzeba pilnować. Więc jak człowiek o cokolwiek prosił, to na pewno tego nie dostał. Ja częstokroć przypominam tam pierwsze moje takie próby właśnie, żeby coś wyrwać. Byłem kiedyś tam 5 miesięcy. I już tam drugiego dnia napisałem prośbę o dostęp do archiwów. Ja czekałem na odpowiedź 4,5 miesiąca. I jak w końcu powiedzieli mi, że no już ma pan zgodę, może pan tam jechać do archiwum. No to pojechałem, no i przedstawiłem się tam jakiemuś panu, nie wiem, ktoś ważny to był. I mówi do mnie, on wiedział jaki temat, no że temat jest trefny, to nie ma co. I mówi mi, jakie fondy was interesują? No to ja mówię, no dajcie mi jakiś katalog, inwentarz, akt, no, żebym ja wiedział, co powiedzieć. No ja nie znam waszych fondów. No to on mówi, no to do widzenia. I ja mówię, a moment, sobie przypomniałem. Mówię, wie pan co, o taki fond. A on mówi, a odkąd znajdziesz, to takie fondy u nas jest. Skąd wy wiecie, że takie zespoły akt u nas są? I ja mówię, że z literatury.
A z jakiej literatury? Ja mówię, no nie pamiętam, no w Polsce czytałem książkę w przypisach, gdzieś tam w bibliografii było, że taki... No jak nie wiecie, no to do widzenia. I ten pan mnie pożegnał. No co ja miałem robić? Pojechałem do biblioteki, przypomniałem sobie, w jakich książkach były odsyłacze na to ich archiwum. Zrobiłem kserokopię, pojechałem do tego archiwum i podaję jemu, mówię, no, no takie właśnie. No mówię, no da. Ja mówię, no to może by pan coś podebrał, tam, no, coś. Mówię, tak, no przyjdźcie za tydzień. Za tydzień? Ja mówię, jak to, no, ja już kończę pobyt tutaj właściwie u was. No za tydzień przyjdźcie. No trudno, no przyszedłem za tydzień, czyli właściwie już na koniec. Czyli ja nic tam nie zrobiłem z archiwaliów. I oni mi przygotowali, u nich to się nazywa padborka. Oni sami wiedzą, co autor chce. Czyli jak jest, są akta, to oni z tych akt wybierają teczki, które oni sami chcą mnie pokazać. Tak do dzisiaj jest w Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Przyjeżdża polski badacz i mówi, że chce badać tam coś, to oni mu robią padborku i przynoszą mu teczki, które oni sami chcą przynieść, znaczy dać, udostępnić. Mało tego, one są jeszcze ocenzurowane, bo pewne rzeczy są powyjmowane też. Więc jak ja przyjechałem pierwszy raz do pracy w archiwum i oni już mi to dali, 105 teczek grubych takich, się bardzo ucieszyłem. Ale okazało się, że otworzyłem to i przejrzałem w 10 minut te wszystkie teczki. Makulatura, po prostu to jest tam. No tak, żeby nie powiedział, że ja nie dostałem. Oni mi dali. Ja mówię, no ale to już no, następne. Za tydzień to ja już wyjeżdżam, proszę pana. Co ja za tydzień? No, trudno. No, takie są przepisy. Jeszcze u nich jest, proszę państwa, sanitarny dzień. Przychodzisz w poniedziałek, a oni wiem, że nie czynny archiwum, bo co? Bo sanitarny dzień jest. No, znaczy, to co robicie? No, sanitarny dzień. No, oni coś tam, no nie wiem, szukają robactwa czy co? Nie wiem, no, zamknięte, koniec. A ty przyjeżdżasz, to dla ciebie każda godzina jest cenna. Ja kiedyś byłem w dobrych czasach we Lwowie, pamiętam. Bardzo dobre materiały wydawało mi się tam mają. Ja przychodzę na 10:00, czytelnia ma być otwarta. Przychodzę, zamknięte jest. No nikogo nie ma. Pytam tego strażnika, panie, no mówi, że jeszcze nie przyszedł ten pan, który tam rządzi tym. No w 10:30 on przyszedł. No więc ja się przedstawiłem, kto co i tak dalej. Nawet oni tam sprawnie to załatwiali. I proszę państwa, no jest, o 11:00 ja zaczynam pracę. On mi o 12:00 mówi, że pieryryw jest. A po co mi przerwa? On mówi, no pieryryw, nawietrzenie sali. Ja mówię, ale ja sam tu jestem, co tu wietrzy w ogóle, no nie? No pieryryw, no. No trudno, no to, no to ja wychodzę, proszę państwa. Wracam po godzinie, no i tam znów coś oglądam. O 1:00 on mówi, że pieryryw na obiad. Ja mówię, panie, mi się nie chce jeść teraz jeszcze, ja nic jeszcze nie zrobiłem. No, czy... no jest pieryryw na obiad, do widzenia. Poszedłem. Wróciłem za godzinę, na drugą. O 3:00 znów pieryryw na wietrzenie. No, no ludzie, no ja przyjeżdżam tu do roboty, a nie tak. No, no słuchajcie, no naprawdę ręce opadały. I pamiętam, że któregoś tam dnia ten pan mi mówi, że ktoś chce ze mną rozmawiać. Ja mówię, ja tu nikogo nie znam. No ale tam jest jakiś pan, który chciał ze mną. No więc ja wyszedłem na korytarz, tam stał jakiś pan po polsku do mnie, ten pan zagaduje i mówi, no czy ja mógłbym tam jemu wyświadczyć jakąś grzeczność, książki przewieźć. Ja mówię, nie ma sprawy, proszę pana. Jak się panu pracuje? Ja mówię, jak się pracuje? Ja tylko tu odpoczywam, proszę pana. Co chwilę pieryryw mi robią, ja muszę wychodzić, tu wietrzą, tu tam coś, obiady każą jeść. No. Mówi, panie, to pan nie wiesz, gdzie pan jesteś? Tu jest gigantyczna korupcja od sprzątaczki do prezydenta. No ale co to ma do rzeczy? No wie panie, no daj panu jemu coś. Jak to daje? No daj panu 5 hrywien i już. No, no ale jak to? No, to no, no mówię panu. Ja sobie myślę, 5 hrywien to był 1 dolar. No, dolar łapówki nawet komuś, to w ogóle... Ale ponieważ to było dawno, więc ja mogę się przyznać, to już jest przedawnienie, proszę państwa. Mnie już nikt nie ukaże za to, bo to było bardzo dawno temu. I rzeczywiście, ja przyszedłem następnego dnia i ten pan przyniósł mi teczki, które ja zamówiłem. Ja mu mówię, dziękuję bardzo i mu te 5 hrywien kładę. On schował do kieszeni. Widzę, że to działa.
No i proszę Państwa, ja sobie tam te czytam spokojnie, do tam jacyś ludzie przychodzili i on tam 11 mówi, pieryryw, nawietrzenie, wszyscy wychodzą, a ja siedzę. Proszę was, siedzę. On zamknął wszystko, ja sam z czytelnią byłem. Potem pieryryw na obiad, wszyscy wyszli, ja siedzę. Proszę bardzo, jak za 5 hrywien można sobie fajnie urządzić życie, proszę Państwa. I dzięki temu, że my lubimy ofiarować komuś jakiś prezent, to dzięki temu my możemy to i owo zbadać. A mogę powiedzieć, że to naprawdę dla ludzi, którzy tam nie pracowali w archiwach, to była wielka, znaczy tam jest, była wielka męka, teraz tam nic nie ma, bo przecież nigdzie może nawet pojechać. Naprawdę to było wyrywanie materiałów wszędzie i w archiwum, w bibliotece, no gdzie człowiek coś potrzebował, to trzeba było. Ja miałem nawet w bibliotece, co było zdumiewające. W bibliotece w poprzednim reżimie było coś takiego, że były prohibity, czyli książki zakazane. U nas to dotyczyło przede wszystkim literatury migracyjnej. Instytut Literacki Paryski wydawał coś tam, w Londynie wydawali, czy w Stanach po polsku. No to u nas były prohibity, które dla pracowników naukowych były dostępne. Więc myśmy się tych wszystkich spraw tam sybirackich i innych uczyli na bazie tej literatury migracyjnej. Więc jak ja byłem w Moskwie, to postanowiłem spenetrować, co oni tam mają. Ja do katalogu w Bibliotece Lenina, to jest Biblioteka Narodowa, więc ona ma każdy egzemplarz, który się ukazywał. Tam był każdy egzemplarz pracy doktorskiej i habilitacyjnej z całego Sojuza, bo oni mieli tam. Więc można było skorzystać. Więc ja poszedłem do katalogu, no i szukam takich tytułów, które kojarzę. Nie ma w ogóle, nie ma. Ugadałem tam dziewczynkę za czekoladkę i ona mi mówi, że mi pomoże. I okazało się, że te książki są w katalogu służbowym. Ten dla czytelników to jest jeden, tam mnóstwo tych katalogów było, ale oni mieli swoją salę z katalogami służbowymi, gdzie były wszystkie te książki. Nie powyjmowane, tylko wszystkie kartki były. No i ta pani była taka miła, że mi mówiła, jaki tam szyf trzeba naciskać i ja sobie naciskałem i wypisywałem, co potrzebuję. Zresztą pamiętam, jak kiedyś no, pani, która tam pracuje, zobaczyła jakiegoś obcego w tym katalogu, patrzy na mnie i mówi tak, wy czytatel? Da, ja czytatel. I ona zniknęła. Już więcej nie pytała, no ja jestem czytelnik przecież, prawda? No, raz, że tu jestem nielegalnie, to jest inna sprawa. No w każdym razie, ja wypisałem parę tych książek, chciałem zamówić. Okazuje się, że nie można mi wypożyczyć tych książek. Ale ja mówię, że ja jestem już doktor, proszę pani, jestem pracownik naukowy, to dla nauki potrzebne. No nie, to tak nie ma. Musicie mieć rozrzeszenie, odnoszenie, tam jakieś kwity, że nie wiem, skąd to wziąć. No trzeba, żeby ktoś napisał panu. To ja na uniwersytecie proszę na wydziale, żeby mi tam napisali. No napisali mi tam, dziekan podpisał, że ja mogę. Przywiozłem to, patrzą, że nie, no to rektor powinien podpisać. Rektor. Ja wie, u nas nie ma takich zwyczajów, no ale wy w Sojuzie, no to już są zwyczaje. Ja czekałem w kolejce u rektora tam za Murzynami, Wietnamczykami, grzecznie stałem. No i wszedłem, mówię, że potrzebuję takie, żeby książki czytać. Ja mówię, dobra, jak tam napiszą ci. Napisali, przywiozłem. Nie. Inna mówi, że to powinno być z ministerstwa. Ludzie, z ministerstwa, żeby przeczytać książkę? No trudno. No takie przepisy. To było przy poprzednich, że tak powiem, wspaniałych władzach. Pojechałem, zaparłem się, pojechałem do tego ministerstwa, tam jakiś młody człowiek przepraszał mnie, powiedział, przepraszam pana, no ale takie mamy przepisy. I on wypisał mi szybko, no przyjechałem, o teraz tak, teraz ja mogę czytać prohibity. Z ministerstwa odnoszenie. Okej. Okay. No więc mówię do tej dziewczyny, teraz ja do katalogu. Nie, ja do katalogu nie mogę wchodzić. Ja już tam wchodziłem na lewo, no ale nie mogę. Tę dziewczynę, która mi to powiedziała, te szyfry, oni wezwali na zebranie komsomolskie i ona mi potem opowiadała. Powiedzieli jej, że ma naganę i ma się nie zadawać z tym kontrrewolucjonistom z Polski. Więc ja jestem, proszę Państwa, weteranem, żebyście docenili, to jestem kontrrewolucjonista. No w każdym razie, pani powiedziała, że
ja powinienem jej wypisać, jakie tytuły mnie interesują i ona mi te... Ja mówię, pani, no to przecież szybciej ja sam sobie to wybiorę, po co wypisywać? No wie, autorów proszę wypisać tam. Dobrze, więc co tylko miałem na tym wypisy, mam autorów, proszę państwa, one tam chyba z tydzień wypisywały mi zeszyt cały. To zrobiłem złośliwie i za karę. Wypisujcie wszystkie, jakie były tych autorów książki, te panie mi wypisały. To pokazuje trudności w dostępie tam na wschodzie do różnych źródeł, trudności. Człowiekowi różnych rzeczy nie dawali, utrudniali, przeciągali. No, my tam nie siedzieliśmy 24 godziny, trzech się różnymi rzeczami, zamiast to były w bibliotece, w archiwum, gdzieś na wykładzie, na odczycie i tak dalej. Ale no, brakowało czasu. A poza tym tam było tak, że jeżeli no, dostałeś archiwa, no to trzeba było je przepisywać. No ile można przepisać? Ja już kiedyś zmierzyłem, że przez godzinę przepiszę 3 strony maszynopisu. No to ile ja tych stron zrobię tam? Natomiast można zamówić kopię. Ja w archiwum partyjnym też, ja mówię o tym bez stresu, ponieważ to jest przedawnione już. Mnie nie sięgnie. Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Kuchnia, którą tutaj zaczął pan nam przedstawiać, jest oczywiście niezwykle fascynująca, ale mam sygnały od współpracowników, że muszę pana prosić o to, żeby pan usiadł. To jest nie tylko dla pańskiej wygody, ale też kwestia jakby nagłośnienia. Wiem, że są pewne zakłócenia i państwo nie do końca słyszą, bo tam akurat sprzęga z mikrofonem. Myślę, że panu będzie wygodniej, państwo będą lepiej słyszeć. My oczywiście, no, tak jak państwu mówiłem, tak ja nie zadałem właściwie żadnego pytania i mamy pół godziny spotkania, które już przeszło. Postaram się troszkę proszę pana pytań. Profesora opanować w tej chwili i przypomnieć, że zebraliśmy się tutaj, państwo przyszli po to, żeby posłuchać o książce. Pretekstem naszego spotkania jest książka. Oczywiście ta cała kuchnia jest niezwykle fascynująca i ciekawa i ważna, bo to dopiero pokazuje, w jaki sposób można było taką książkę napisać, ile trzeba było przejść, ile trzeba było dokonać. Ale przejdźmy teraz do książki. W tajdze i w stepie o deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941. Temat, można powiedzieć, już znany, temat już opisany wielokrotnie. I kiedy przyszła potrzeba napisania tej książki, a to jest, proszę państwa, czwarty tom naszej dużej serii monografii, w której w 5 tomach chcemy zamknąć całą tematykę naszego muzeum, no wiedzieliśmy, że ten tom musi napisać profesor Głowacki, to było dla nas oczywiste. Chcieliśmy, żeby się zajął, tak jak poprzedni autorzy, popularyzacją tego tematu. Ale pan profesor powiedział, że nie, że on to zrobi po nowemu, że on napisze coś nowego, nie tylko będzie popularyzował to, co było do tej pory, ale ugryzie niejako temat od nowa. Panie profesorze, skąd pomysł na te akurat ujęcie? Może niech pan zdradzi, jakie to ujęcie, jaki pomysł i co to dało? No więc rzeczywiście na temat deportacji my mamy rozmaite publikacje. Mamy też mnóstwo pamiętników, wspomnień sybiraków, którzy detalicznie opisują swoje przeżycia. Ja trochę ubolewam nad tym, że my nie zdążyliśmy niestety, no taka była historia, nie zdążyliśmy dotrzeć do środowiska sybiraków przed powstaniem Związku Sybiraków. Ja do pracy doktorskiej szukałem jakichś sybiraków i w Łodzi ich nie mogłem znaleźć, no nie można było ujawnić, no. Mój profesor miał napisane, że urodził się w Wilnie, w nawiasie, w Związku Radzieckim się urodził. On zawsze pomstował, że jaki Związek Radziecki. On się w Polsce urodził, w Wilnie, a nie w Związku Radzieckim. W każdym razie, chcę powiedzieć o tym, że gdyby żyli i napisali rodzice dzisiejszych sybiraków, to my bylibyśmy bogatsi w rozmaitą wiedzę już znacznie wcześniej. Myśmy ten okres stracili. My posyłaliśmy studentów w okresie, kiedy zaistniał Związek Sybiraków, do nich zbierali relacje, ale to już była końcówka tych rodziców. No, wymierali ludzie po prostu, nie zdążyliśmy. I uważam to za wielką stratę. Ale to, co już jest,
obrazuje przebieg wywózek, obrazuje życie na zsyłce i po zsyłce, no bo była amnestia, no to już jakby formalnie niby zsyłka się skończyła, ale przecież ci ludzie do 1946 roku tam jeszcze byli. Więc ja uznałem, że może warto wykorzystać materiały, które okazały się dostępne, bo jak mówiłem wcześniej, że reglamentowano dostęp do materiałów. A gdzie są najlepsze materiały? Najlepsze materiały są w resortach siłowych, w służbach, że tak powiem najogólniej. Dostęp do tych materiałów niestety był trudny. I do materiałów instancji politycznych, no kto podejmował decyzję? Partia. No więc dostęp do materiałów partyjnych też był ograniczony. Ja pracowałem w byłym archiwum partyjnym, no gdzie no też trzeba było się uśmiechać i kombinować, żeby coś tam dali sensownego. Ja pamiętam jakieś awanturę wręcz. Już powiedziałem jednej pani dyrektor, że ona może by już poszła wreszcie na emeryturę. Sowiecki Sojusz się już skończył, no i może pani by też poszła, bo ona powiedziała, że mnie żadnych tajnych nie da. Ja powiedziałem, proszę pani, kto utajnił? Rząd utajnił. Który rząd? W 39, 40? Kiedy utajnił? Tego rządu już nie ma, tego ustroju już nie ma, proszę pani. A ona mówi, że no ale tam jest sztamp, sekretno, tajemno i ona nie da. No koniec. No. Więc wyrywało się. A właśnie to są najlepsze materiały, najcenniejsze, w sensie no, takiej nowości. I mnie się udało pracować no, w takich właśnie troszkę, powiedziałbym, zakazanych wcześniej archiwach, w archiwum partyjnym. Ja pracowałem w archiwum specjalnym, tak, osoby i archiw, w archiwach NKWD, sekretariat Berii na przykład miałem okazję poznać sektor więziennictwa. No te różne takie rzeczy, tematy, materiały dotyczące represji wobec Polaków. Natomiast w przypadku tej książki dla mnie najcenniejsze okazały się materiały ze służby, materiały z archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. To są materiały świeże, ja przed COVID-em tam miałem okazję być i rzeczywiście bardzo życzliwie patrzą dzisiaj, no przynajmniej na Polaków patrzyli tam, udostępniali właśnie bez ograniczeń i nie utrudniali w tym sensie, że dają materiał papierowy i mówią przepisuj sobie. Ja miałem pendrive'a i ze skanowanych materiałów przerzucałem na swojego pendrive'a, więc to się robiło błyskawicznie, proszę Państwa. Kapitalnej wartości materiał, który odsłania, no moglibyśmy powiedzieć, kulisy deportacji. Ja we wstępie napisałem, że my kojarzymy deportację właściwie od momentu, kiedy zastukali i powiedzieli odkrywaj i zabieraj się i wyjeżdżamy. Ale to jest taki moment, no właściwie już pewnego końca przygotowań do wywózki. Bo przecież już 10 października Beria wydał rozkaz, którym nakazał zewidencjonować osadników. Zewidencjonować i wziąć ich, jak to się mówi, na obserwację, no żeby gdzieś nie uciekli, nie ukrywali się i tak dalej. Czyli już w październiku ten plan się narodzi. A potem w grudniu, na początku grudnia, 4-5 grudnia są decyzje, najpierw partii, a potem rządu. Tam była taka procedura podejmowania decyzji, że najpierw to się rodziło w gremiach partyjnych, a potem otrzymywało to, no, że tak powiem, sankcją no, prawną, no bo to przecież nie partia powinna zarządzać deportację, prawda? No więc ona niby nie zarządzała, ale wszystko, mówiąc kolokwialnie, przyklepywała. Najpierw przedstawiało się projekt partii, partia mówiła, może być i wtedy rząd podejmował decyzję. 4-5 grudnia mamy takie decyzje dotyczące wysiedlenia osadników. I teraz, jak to się działo? Co się działo? Kto robił? Kiedy robił? Z kim robił? Więc takie różne, jak to nazywam, technikalia. To jest w tych dokumentach służb specjalnych.
I to jest właśnie jakby istota tematu, znaczy ujęcia tematu przeze mnie w tej książce. Bo mnie się udało prześledzić, przejrzeć rozmaite regulaminy, rozkazy i tak dalej, i tak dalej. Jak to przygotowywano? Proszę Państwa, my nie mieliśmy wyobrażenia o tym, ile ludzi jest tu zaangażowanych. No jakby pierwszy był resort spraw wewnętrznych. NKWD rzeczywiście na tym wszystkim trzymało pieczę, ale w tym są także i inne resorty, proszę Państwa. Resort komunikacji. No kto to wiózł? No właśnie koleje, prawda? NKWD musiało rozmaite rzeczy uzgadniać z koleją. No trzeba było, po zewidencjonowaniu osadników, bo wiadomo, że ich jest tyle. No czyli trzeba do wywozu określoną ilość wagonów. Ile? Były ustalenia, że w wagonie może być 25 osób, oni potem to zmienili na 30, na więcej ładowali, no ale powiedzmy, ile powinno być wagonów w transporcie, w meszelonie. Więc jak się podało, ile jest do wywiezienia, to kolej ustalała teraz, ile będzie transportów, ile wagonów, gdzie podstawiamy. Więc trzeba było powiedzieć, że skupiska osadników to są tu, tam, więc tam były wagony podstawiane. Wagony powinny być urządzone, gdzie to były wagony do przewozu bydła, no czyli jak tam przewozić ludzi. Był rozkaz, że te transporty na kilka dni przed terminem wywózki były kierowane na ważne stacje, ale nie do wywózki, tylko do przygotowania tych wagonów. One były tam na bocznicach, te transporty, i tam instalowano. No właśnie te nary, deski przywozili, oni tam to robili, kuchenki te do palenia tam węglem, no tak zwane ubikacje, czyli tam rura i ta dziura, proszę Państwa, skrzynki na węgiel czy te na drewno. To wszystko trzeba było na tych stacjach przygotować. I dopiero w noc poprzedzającą tę noc wywózkową trzeba było te wagony przetransportować na stacje już wywózkowe. Była kolej polska, no czyli ta węższa, że tak powiem, i drugie były te szerokotorowe koleje. Więc trzeba było przewidzieć, ile jakich wagonów na tych wąskich, tych polskich trasach i ile na tamtych trasach. Przesiadki były na granicy, bo, albo też we Lwowie, bo doprowadzili już do Lwowa, no to już można było tam na szerokie tory przechodzić. Wszystko to trzeba było opracować. Ktoś to za to odpowiadał, policzył, wyznaczył. Więc my o tym nie wiedzieliśmy. No, trzeba było postawić wagony, podstawili. Kto, kiedy, ile, jak, dlaczego. Takie, jak powiadam, rozmaite techniczne sprawy. Ja mówię, to była wielka operacja logistyczna. Wagony, to jest raz. Ale co dalej? No, Państwo, którzy byli wywożeni, to wiecie, że opieka lekarska. Kto tam widział lekarza? No, czasem widzieli, ale tam było w instrukcjach wszystko napisane, że lekarz, felczer, dwie pielęgniarki, apteczki, zarząd aptek w danej republice, była taka czapa, centrala taka, musiał zapewnić tyle i tyle apteczek dla każdego transportu. Jakie lekarstwa w tych apteczkach? Kto o tym myślał? Zesłańcy myśleli o apteczkach? To wszystko tamci myśleli. Oczywiście ja nie mówię o tym, jak to działało w praktyce, to jest inna sprawa. Dalej, wyżywienie. My czytamy we wspomnieniach, że tam w ogóle prawie nie żywili, albo jak coś, to tam to jedzenie było takie, że... A tu w instrukcjach jest wszystko określone, że raz na dobę transport powinien się zatrzymywać, naczelnik transportu powinien 24 godziny wcześniej zamówić w danym tam gdzieś mieście, mniejsze stacje były dla zatrzymania takich transportów, zamówić i w telegramie podać. To pilotowały w gruncie rzeczy takie zarządy drogowo-kolejowe NKWD. Telegram przychodził do danego, na dany dworzec, do bufetu czy do restauracji, że jutro o godzinie tam, której zatrzyma się transport i trzeba przygotować dla tylu ludzi to pożywienie, czy tak zwane pożywienie, jakąś zupę, kaszę, tam chleb i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ktoś musiał zrobić. Jeżeli nie zrobił, no to transport nie stanął i ludzie nie jedli. No tak było to w praktyce, prawda? Dalej, trzeba było pomyśleć, co na terenach osiedlenia. No bo wysiedlenie to jest jedna sprawa. No tu powiedzmy, że wszystko przewidzieli. Oni mieli doświadczenie, proszę Państwa. Wywózki to nie była pierwszyzna. To była pierwszyzna u nas na Kresach.
To nie było wcześniej wywózek, prawda? Oni tam, no w okresie wielkiego terroru, kolektywizacji, to tam przecież operacji narodowościowych NKWD, no to narody były wożone w różne ustronne miejsca, że tak powiem, najoględniej. Więc trzeba było zapewnić tym ludziom na kresach, tym NKWD-zistom i tam tym w administracji, w partii jakieś wsparcie, no bo oni wiedzieli, jak to robić. W związku z czym ze wschodnich obwodów Ukrainy i Białorusi byli oddelegowani wysokiej rangi funkcjonariusze NKWD, którzy mieli pojęcie o tym, jak to się organizuje. Oni tu przyjeżdżali. W ogóle jest też tak, proszę Państwa, to są takie, jak mówię, detale, że no przyjechał taki człowiek gdzieś z Kijowa, oddelegowany na plan do Lwowa, powiedzmy, czy do obwodu lwowskiego. On tu jest pierwszy raz, nawet nie wie, gdzie się poruszać i tak dalej. To w instrukcjach było napisane, że oni przyjeżdżają tam kilka dni przed tym ustalonym terminem, ale mają się nie szwendać po ulicach, bo no ktoś zobaczy, że tutaj jest sporo jakichś jest obcych ludzi. No czyli, że chyba coś się szykuje. Więc nawet do tego stopnia, żeby nikt nie wiedział, że tu jacyś obcy się pojawili. Oni mieli się ujawniać w momencie, kiedy miała się zacząć akcja. Ci ludzie, którzy mieli dowozić, no powiedzmy, wysiedlali gdzieś na wsi. To więc trzeba było transportu. Tam był generalnie taki zapis, że transport brać od osadników, brać konie, wozy, sanie, osadników, co mieli tam na miejscu, prawda? No ale ktoś powinien być furmanem, że tak powiem, prawda? No więc to trzeba było wszystko wcześniej przygotować. To miało grać. Przychodzi godzina zero, wyruszamy i wszyscy wiedzą, co mają robić. Wszystko było zapisane w rozmaitych regulaminach. I oto, proszę Państwa, mnie to rozśmieszyło, bo oni tych różnych tam woźniców i tak dalej, tych pomagierów, zwoływali wcześniej. Jutro, znaczy po północy, dzisiaj będzie wywózka, to tych ludzi oni zwoływali na wieczór, tam na jakąś, no powiedzmy, 20, 19, do jakiejś świetlicy, tam do rejonu. No więc ci ludzie przyjeżdżali na szkolenie. To się nazywało szkolenie. Oni nie znali prawdziwego powodu, dla którego ich tu wezwali. I opowiadali im o sytuacji międzynarodowej, o konstytucji Związku Radzieckiego, no jakieś tam takie komunały. No ci ludzie siedzieli, no i ziewali, no ale słuchali, no coś tam, szkolenie, no dobra. I no powiedzmy, tam była już trzecia godzina, czy druga, w zależności od tego, gdzie tam trzeba, jak daleko trzeba pojechać, no to nie mówią, słuchajcie, no to jest koniec szkolenia, a teraz przystępujemy do roboty. Ty jedziesz do tej wsi, ty tam, brać konie i jedziecie. W ostatniej chwili chodziło o to, żeby utrzymać wszystko w tajemnicy. Na tym dowcip polegał, bo gdyby oni wcześniej o tym wiedzieli, to mogliby komuś się pochwalić, ktoś by powiedział, ktoś by uciekł, ktoś by się schował, a tak wszyscy byli zaskoczeni, prawda? Więc do tego stopnia to wszystko było przemyślane. Mnie to zadziwia, jak się ogląda te dokumenty, że tak precyzyjnie wszystko jest dopowiedziane. Więc ludzi już zabrali, załadowali, wiozą. Dokąd? To wszystko było ustalane przez centralę z resortami gospodarczymi. Bo ludzie, no poza tą wywózką kwietniową, jechali do roboty, do konkretnych miejsc. To trzeba było ustalić. Więc NKWD przez resorty, przez centralę w Moskwie pytało na przykład Komisariat Ludowy Przemysłu Drzewnego, bo to było najwięcej, potem do Wrębel Lasów najwięcej ludzi pojechało. Gdzie potrzebujecie ludzi? W jakich przedsiębiorstwach? W jakich miejscowościach? To oni wysyłali na przykład do Obwodu Archangelskiego, do Republiki Komi, do tych zjednoczeń, na przykład Komi Les, tak się nazywało zjednoczenie, do Komi Lesu wysyłali zapotrzebowanie. Ilu ludzi i gdzie potrzebujecie? I oni odsyłali zwrotnie, że w Republice Komi to my potrzebujemy do Werembolasu, tam Syktywkar, tam gdzieś tam coś takie. Oni w Moskwie to zbierali i potem rozdzielali, że z obwodu lwowskiego to do Komi pojedzie tyle, a z tamtego gdzieś do Archangelska tyle i tak dalej. Wszystko było dopracowane. Tutaj czasem ja czytam we wspomnieniach, że ludzie jechali i
umarł ktoś. No zdarzało się, że ludzie marli w wagonach. I na stacji kolejowej gdzieś tam wyrzucali na nasyp w ogóle i tak dalej. Być może, że takie sytuacje miały miejsce. Ja nie byłem przy tym, nie mogę powiedzieć. Ale ja powątpiewam w to, dlatego że z każdego wywiezionego trzeba było się rozliczyć. Proszę Państwa, te ekipy, które wywoziły ludzi, one były takie grupy operacyjne, już na samym szczeblu, miały takie trójki. Miały określony rejon, tam trzy rodziny na przykład wysiedlić. Tylko trzy. I nie następne rodziny, ale tu chodziło o to, żeby panować nad tym wszystkim. Oni dostawali od szefa trójki operacyjnej dokumentację. Na każdego wywożonego była dokumentacja. Tam była taka ankieta, którą oni robili, spisywali osadników w grudniu, była taka druga rejestracja, jeszcze szczegółowa, taka życiorysowa, gdzie się urodził, gdzie pracował, czy w wojnie polsko-bolszewickiej był, no rozmaite takie szczegóły, no kto w rodzinie. Wszystko było wypisane. Jak oni przychodzili do domu, jak była wywózka, to on miał listę i czytał, taki, siaki, jest, jest, nie ma, gdzie jest i tak dalej. Więc była dokumentacja. Tę dokumentację trzeba było przekazać na stacji końcowej. Tam z NKWD przychodził facet i jemu się dawało, naczelnik transportu jemu oddawał na wszystkich tych przywiezionych. No i wyobraźcie sobie Państwo, że właśnie, jak mówi tam ten we wspomnieniach Czech, że wyrzucili trupa na nasyp i pociąg pojechał. A na stacji końcowej co z tym? No brakuje jednego. Gdzie on jest? No gdzie on jest? Mówią, że łapali wtedy na stacji, ktoś był, no i innego wsadzali. Tak. No i proszę sobie wyobrazić, że to dotyczy pani. I pani się godzi, żeby panią niewinną wsadzili do transportu i jechałaby, żeby tylko sztuka była? No przecież to się nie trzyma. I na końcu nagle wychodzą i mówią tam, no jakieś Głowacki. No nie ma Głowackiego, tylko jest Iwanow, bo tam złapali na tym. A skąd ty, Iwanow, tu się wziąłeś? Dlaczego ty tu jesteś? Ja to mówię także dlatego, że tak troszkę odejdę od samej tej tematyki. Ja kiedyś zajmowałem się rozstrzeliwaniem więźniów w momencie, kiedy Niemcy napadli na Sowietów. To wtedy w więzieniach kresowych były masowe, niestety, Sowieci rozstrzeliwali. Dużo ludzi rozstrzelali. Tu akurat w Białymstoku to oni nie zdążyli, bo Niemcy szybko przyszli, ale na przykład we Lwowie, no masakra była, proszę Państwa. I oto, zdarzyło się tak, że tych więźniów z więzień odległych troszeczkę od granicy, na przykład z Berezwecza, tam było Berezwecz głębokie, tam było więzienie. I więźniów stamtąd ewakuowano do Mińska. Piechotą gonili tych ludzi, no Niemcy jeszcze tam nie doszli, więc to było jakby, że to było możliwe w ogóle. I wyobraźcie sobie Państwo, że lotnictwo niemieckie no, bombardowało pociągi i tak dalej, więc te kolumny więźniów też zaatakowali Niemcy. Więc więźniowie się rozbiegli, no każdy się chował gdzieś tam. A konwój zaczął strzelać do nich. I oni, jak się okazało, doprowadzili do Mińska, no nie wszystkich, bo ich porozstrzeliwali. Ale w Mińsku, ponieważ Niemcy szli, no to no przyjęli tych, no dobra, dokumentacja, wszystko, ale trzeba było potem ewakuować. I tych więźniów z Mińska ewakuowano na Powołże do Republiki Tatarskiej, do więzienia w Kazaniu. I w Kazaniu transport, który przywiózł tych więźniów z Mińska, tych więźniów z Berezwecza Głębokiego, no dają kwity, a tam mówią, no zaraz, ale wy żeście mieli 1500, a macie tych, gdzie jest reszta? No gdzie jest reszta? No nie ma. A gdzie jest? Trybunał Wojenny Republiki Tatarskiej wszczął śledztwo i zaczął badać, no co się stało z tymi więźniami. I teraz, proszę Państwa, takie zestawienie. We Lwowie rozstrzeliwali więźniów w więzieniu i nic im się nie stało tym rozstrzeliwującym, bo był rozkaz z Moskwy, żeby wyselekcjonować tych więźniów, którzy byli podejrzani czy już skazani z paragrafu 58, to ich rozstrzelać. Był rozkaz. Tutaj nie było rozkazu, a oni rozstrzelali. I w wyniku śledztwa wyszło to, że no więźniowie się rozbiegli, a oni konwój strzelał. I jest wyrok w
archiwum znalazłem wyrok Trybunału Wojennego Republiki Tatarskiej, że dowódca konwoju kara śmierci przez rozstrzelanie. Tam jakiś zastępca, tam inny, 8 lat łagrów, tam ktoś jeszcze 5 lat łagrów z tych pomagierów, którzy w tym konwoju uczestniczyli. Ukarali ich za rozstrzelanie, bo nie było rozkazu. We Lwowie był rozkaz, nikt nie został ukarany za rozstrzelanie więźniów. Więc wracam teraz do tych zesłańców. Musiał się rozliczyć na stacji końcowej. Oddawał dokumentację, no i kogo brakuje? No powiedzmy, że ktoś umarł, to on powinien mieć poświadczenie z miejsca, gdzie tam powinien lekarz przyjść na danej stacji, gdzie się zatrzymali i stwierdzić, że zgon i napisać na tych jego dokumentach, że ten człowiek zmarł, wstępem i tak, i gra, rozliczał się. Bo znów to było tak pomyślane, że w detalach, powtarzam, na stacji końcowej miejscowe NKWD zajmowało się przejmowaniem tych zesłańców. Wszystko bardzo biurokratycznie. Przyjęty lekarz musiał podpisać stan tych przywiezionych i tak dalej, jakby no, choroby zakaźne zostawić i tak dalej, i tak dalej. Potem transport już na tej syłce ze stacji końcowej. Było ustalone, że transport zapewniają te zakłady, te przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać zesłańców. Musiały podstawić transportu, bo wszystko dograne. To było różnie w praktyce, ale w sensie takim biurokratycznym. Wiedział kto co, na jaką stację i kiedy przyjechać. Ludzie przyjechali, przecież Związek Radziecki to jest kraj gospodarki planowej. No więc wyobraźcie sobie Państwo, że przyjeżdżają do jakiejś małej miejscowości, no przywożą 2000 ludzi. No a czym ich wyżywić? No czym? No nie ma przedziałów żywności na tylu. Ludzie pójdą do sklepa, tam codziennie do tej pory sprzedawali 10 bochenków, a teraz potrzeba 1000 bochenków albo 2000. No skąd je wziąć? Więc w Moskwie planowali, że na ten teren, na który będzie przyjadą ci zesłańcy, trzeba przez Ludowy Komisariat Handlu zwiększyć przydział chleba, mąki, tam cukru czy czego trzeba, na te tereny. Wszystko było zaplanowane. Dlatego ta operacja, ona trwała długo. Jak powiedziałem, Beria już kazał ewidencjonować w październiku, w grudniu decyzję, to macie grudzień, styczeń i w lutym jadą. I przez ten czas, cały czas trwały takie prace. Ludowe komisariaty, ten wspomniany już przeze mnie przemysłu drzewnego, ale był Ludowy Komisariat Komunikacji, który budował drogi, na przykład Komisariat Budownictwa, metali kolorowych, rozmaite resorty gospodarcze, podpisywały umowy takie centralne w Moskwie w sprawie wykorzystania siły roboczej zesłańców. To wszystko było wcześniej ustalone. A potem już na dole, jak dojechali ci ludzie, to przedsiębiorstwa z tych resortów, czyli na pewno był resort tych metali kolorowych, czyli wydobywający no, na przykład złoto albo rudy miedzi, albo tam jakieś inne. Ten resort miał kopalnię i ci ludzie byli na przykład do tej kopalni przeznaczeni. To już wszyscy wiedzieli, kto gdzie, znaczy zesłańcy nie wiedzieli, ale tamci, którzy to organizowali. Oni wiedzieli, gdzie ci ludzie będą musieli pracować, gdzie ich rozmieścić. Pracodawca powinien zapewnić kwatery, że tak powiem, czyli baraki generalnie, tam baraki to różnie bywało, tam jakieś namioty, chałupy, jakieś, nie powiem, co jeszcze było, ale jest też paradoksem, proszę Państwa, że w sprawozdaniach NKWD-owskich to świadczy, no jakimś absurdzie. Są na przykład skargi na to, że zesłańcy, inaczej, że pracodawca nie wykonuje uchwały Rady Komisarzy Ludowych, czyli rządu centralnego, o tym, że każdy zesłaniec ma mieć 3 metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej. Oni ich tam w jednej izbie umieścili 20 osób, tam jeden na drugim, a tu 3 metry powinny być. NKWD skontrolowało, no nie mają 3 metrów. I oni pisali do Moskwy raport, że nie przestrzegają, bo nie ma 3 metrów kwadratowych na osobę, proszę Państwa. No po prostu dzieci miały się uczyć na syłce, czyli jest kolejny resort oświaty, to zaangażowany. I znów są różne ustalenia, instrukcje i tak dalej. No ale przyjechali ci zesłańcy. No nie ma żadnej szkoły w ogóle tam w pobliżu. NKWD kontroluje, pisze do Moskwy skargę do resortu oświaty, że dzieci zesłańców
nie są zgodnie z prawem objęte obowiązkiem szkolnym, bo w ogóle nie ma szkoły. No to jest polecenie z Moskwy, z resortu oświaty, tam na dół, do tej wsi, do tego pasiołka, czy tam do rejonu, że proszę zorganizować 3 szkoły, zapewnić kadry, sale lekcyjne, podręczniki i zeszyty dla iluś tam dzieci. A oni tam na swoich dzieci nie mieli podręczników ani zeszytów, ale z góry poszło, że to proszę. I oni uważali, że sprawę za załatwioną. Dali polecenie i już. A gdzie kupić, jak tam w ogóle w okolicy? Nie ma zeszytu, nikt nie ma zeszytu. No. Więc no, takie absurdy, ale w papierach to funkcjonuje. No resort zachował się, bo skontrolowali, ujawnili niedostatki, no w związku z tym, proszę bardzo, macie to zrobić. Tylko skąd pieniądze na to? Gospodarka planowa. Więc jak oni planowali taką wysyłkę, to rok wcześniej powinni w planie przewidzieć to, prawda? A oni nie przewidzieli, że będzie wysyłka i tak dalej. Absurdy totalne. Ale powtarzam to dlatego, żeby pokazać, że oni bawili się w detale. Wszystko było rozpisane. Człowiek, który przychodził no, deportować, wywozić do danego domu, pukał, stukał, on wiedział na każdy swój krok, znał z instrukcji. On wiedział, co ma mówić. Ojca, głowę rodziny odizolować, na boku stoi i jego pilnować pod karabinem, żeby on jakiegoś numeru nie zrobił. Rodzinę obudzić, ustawić, sprawdzić. Wszystko to jest w instrukcji. Potem jak sprawdził kto ile, mówi, teraz można się ubierać. Potem teraz można się pakować. To wszystko z instrukcji było. Czyli oni, jak mówię, nie mieli praktyki. To się przy pierwszej to jakby dla nich nowe. Przy następnej już wiedzieli co, w związku z tym szło to już sprawnie. No cóż, wiemy, że tych instrukcji było wiele i realizacja tych instrukcji to jest już zupełnie inny temat, tak jak pan profesor już zaznaczył. Ja oczywiście mam, panie profesorze, kolejne pytania, ale jako że czas po prostu nam przeleciał błyskawicznie, chciałbym też oddać państwu głos. Jeśli państwo mają jakieś pytania, a widzę, że już te pytania są, to może oddam mikrofon. Proszę pójść do mikrofonu, bo spotkanie nagrywamy, także będzie nam łatwiej. Ja się nazywam Jolanta Kryniewicka, pracuję w oddziale Związku Sybiraków w Białymstoku. Wielka szkoda, że pan nie spotkał się z Sybirakami przed napisaniem książki i wtedy pan by się dowiedział prawdziwe relacje, jakie były w czasie wywózki. Ja ostatnio akurat spotkałam się z taką relacją na ocznego świadka, bo zmarł świętej pamięci Tadeusz Świeć, prezes naszego oddziału. I on opisuje w swoich wspomnieniach właśnie to, jak w tym wagonie, gdzie było prawie 50 osób, mimo że według instrukcji miało być 25. I oczywiście ta koza była, tam żadnego opału nie było, bo to było niemożliwością. I w każdym razie wręcz napisał, że zmarło dziecko, kobiecie, dziecko, bo matka nie miała pokarmu i zmarła staruszka, która tam też była prawie że obłąkana i właśnie na stacji przesyłowej NKWD-sta wszedł do wagonu, wyrwał to dziecko z rąk matki i tą staruszkę i wyrzucił na pobocze torów. I to, co pan mówi, przecież tak według badań, że 1/3 osób z transportu zmarła. I to jest dowiedzione, panie profesorze. I teraz proszę mi powiedzieć, żadnego lekarza nie było, żadnych sanitariuszek nie było, przecież to była dzicz, kompletna dzicz była. I teraz pan nie był na Syberii, ale nie był pan w tych czasach, nie był pan w czasach naszej deportacji. To dlatego, jak mówił kiedyś George Santana, że kto tam był, nigdy nie zapomni, kto nie był, nie zrozumie. Ja przepraszam, że tak się wtrąciłam do dyskusji. Ale nie mogłam wytrzymać, po prostu musiałam to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My mamy, jeżeli chodzi o historyków, my mamy niestety kłopot w tym, że Sybiracy nie zawsze nas rozumieją. Ja, żeby ucinać wszelkie dyskusje, na przykład dotyczące
liczby wywiezionych. Pan prezes Chwieć opublikował książkę. Opublikował. Tak, on mi ofiarował. Mam jego dwie ostatnie książki, z których wynika, że tam bodajże 1,5 miliona wywieziono. 1,250 miliona. No właśnie, ale są tacy, którzy podają 1,5–2 miliony. To bardzo różne, ale do tej liczby skłania się większość osób, które odprowadziły obliczenia. Nawet pan się do tego przychyla. Ja się nie przychylam. Dajmy panu profesorowi odpowiedź. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, proszę państwa. Kiedyś ja wróciłem z Moskwy po wizycie w archiwach NKWD-owskich i miałem bardzo dobre informacje statystyczne. Proszę państwa, NKWD notowało każdego. Państwo sobie nie wyobrażacie, jaka była biurokracja. Każdy, który był zesłany, powstały takie karteczki z imieniem, nazwiskiem. Taka karteczka była w Pasiołku, była w obwodzie, była w Gułagu w Moskwie. Powiedzmy, że wywieziono tak jednego do kraju krasnojarskiego z rodziny, a drugiego, no powiedzmy tam gdzieś do obwodu omskiego. No i się okazało, gdzie oni są, rodziny chciały się połączyć. I NKWD pozwalało na połączenie rodzin. Wtedy kartka z kraju krasnojarskiego danej osoby wędrowała no, do obwodu nowosybirskiego czy omskiego. Tam taka precyzja. Sprawozdania kwartalne, półroczne, roczne, ruch ludności przybyło, czyli na przykład urodziny. Rodziły się dzieci na Syberii. Przyczyna przybycia, przyczyna ubycia, śmierć, ucieczka, no coś tam, przeniesienie. Dokładne statystyki. W to Sybiracy nie chcą wierzyć. Więc ja Sybirakom mówię, moi drodzy, nawet gdyby jednego wywieźli tylko Polaka na Syberię, to o tego jednego za dużo. Bo jakim prawem? I ja bym chciał państwu powiedzieć, że wy powinniście być naszymi adwokatami. Pani mówi, że ja tam czegoś nie przeczytałem. Proszę pani, ja dziesiątki tysięcy stron dokumentów, wspomnień, relacji zebrałem. Ja mam bardzo bliskie kontakty z Sybirakami, z łódzkimi Sybirakami od momentu powstania Związku Sybiraków, proszę pani. Z innymi także. Więc jeżeli ktoś, no jak gdyby podejrzewa, że ja to czegoś nie wiem, ukrywam, to mnie to boli. Powiem pani tak. Uniwersytet Wrocławski, profesor Ciesielski i inni, znany autor wspaniałych książek o zesłaniach, także, prowadzili ankietę Dolny Śląsk, duża grupa Sybiraków, bardzo duża grupa Sybiraków, prowadzili ankietę, w której pytali, kto z tobą jechał w wagonie, podaj nazwiska osób zmarłych w wagonie, podaj nazwiska zmarłych na Pasiołku. I okazuje się, że to nie jest tyle, jak my mówimy. Proszę państwa, my mamy no, takie informacje, także w literaturze, także w emigracyjnej, że tam zmarło 20%, 30%. Ja rozmawiam ze studentami, bo my prowadzimy też zajęcia na te tematy. Czytamy wspomnienia jakiejś tam osoby, nie pamiętam nazwiska. I ta pani pisze, że na Pasiołku codziennie było po kilka pogrzebów. No to ja mówię, proszę państwa, kilka, liczmy, że dwa pogrzeby. To przez rok ile osób ubyło? I wywieźli 600 osób. Wszystkich. I nie pamiętam dokładnie, ile, a w 46 odliczyło się no gdzieś 60–70% albo i więcej, nie pamiętam w tej chwili. Ale jeżeli codziennie było kilka pogrzebów, no to po roku już tam nikogo powinno nie być. Proszę państwa, człowiek, który jechał w wagonie i widział śmierć, leżał człowiek zmarły w wagonie, pociąg jechał. Trudny był, nie było komórek, żeby zadzwonić do maszynisty, stań, bo tu człowieku trzeba coś z tym zrobić, prawda? To było straszne wrażenie, zwłaszcza, że no, śmierć jest czymś szczególnym, prawda? My jesteśmy wychowani w cywilizacji takiej, że no, wszystkie te czynności związane z śmiercią powinni się dokonywać
no, z czcią, prawda, z powagą. Dla ludzi wierzących to jest, no, szczególny moment. No więc tę śmierć się zapamiętuje, prawda? I dla ludzi, którzy widzieli tę śmierć, to się wydaje, że codziennie w wagonie ktoś umierał. Nie musi, mogło tak być, ale nie musiało tak być. Państwo, wy macie prawo mówić, że tyle osób zmarło, tam jakieś inne takie rzeczy przykre działy się, tak. Natomiast ja wszystkim odpowiadam, że my, jako badacze, musimy mieć na to świadectwo, źródło. My publikowaliśmy, wydawaliśmy taki rocznik, my Sybiracy. Myślę, że w środowisku Sybiraków to było znane. Jeden pan przyniósł wspomnienie, w którym było napisane, że no pani miała dziecko, jakieś tam, i jednego dnia miała to dziecko, niemowlę. I ten pan pisał, że następnego dnia no tam przy tej pani zostały tylko kosteczki, nie było dziecka. Proszę Państwa, no ten pan tak to zapamiętał. Więc myśmy jako redakcja poprosili tego pana i powiedzieliśmy, że proszę pana, no to jest przypadek kanibalizmu. My nie bardzo wierzymy w to, że coś takiego mogło nastąpić w wagonie. No, ludzie wieźli też zapasy żywności. Jeżeli tej pani brakło żywności, no przecież może ktoś inny mógł jej użyczyć. No albo tam, no któregoś dnia, no wreszcie, jeżeli nie dawali, no to może dali coś do jedzenia. I ta pani zjadła swoje dziecko, a ten pan się uparł, że tak było. Więc proszę sprawdzić ten rocznik, nie pamiętam który. Myśmy napisali do tego takie wyjaśnienie redakcji, no że to jest wersja według autora, natomiast redakcja nie daje temu wiary. Czy Państwo byście dali wiarę? Że w wagonie? Ogromne, niesamowicie przeżycia związane z deportacjami pozostawiają ból i z pewnością powodują wyolbrzymienie różnych doznań. Myślę, że każdy z nas ma prawo do swojego zdania na ten temat. Oddajmy głos następnej osobie. Nazywam się Zenon Puchalski. Mam 91 lat. Napisałem książkę Wspomnienia z Zacieśku na Syberię. Tak, książka na pewno muzeum jest, bo przekazałem kilka sztuk. Jeżeli chodzi o to, o ewidencję, ile nas wywieźli, Rosja nigdy nam tego nie podała prawdy, ponieważ ja sam pisałem 5 czy 6 miejsc, mam na to dowody, odpowiedzi, że takiej rodziny o takim nazwisku nie było. Także w to nie wolno, nie wolno w te archiwum, to też tam nie jest dobrze, nie jest prawidłowo napisane. To nie tylko ja, ale z mojej miejscowości, gdzie było wywiezione 17 rodzin, 4 rodziny w ogóle nie miało żadnego, w tym nie było ich w Związku Radzieckim. Tak, takie dostali odpowiedzi. Także na nich to nie ma co liczyć i oni prawdy nie mówili, nie powiedzą. Ja tylko dodam jeszcze jedno zdanie. Karty repatriacyjne, które dostawaliśmy przy wyjeździe z tego kraju sprawiedliwości, te karty były niepełne. Bardzo nawet taki, to przed chwilą mówiłam o panu Chwiedziu, bo była wywieziona matka i 2 dzieci, a w karcie repatriacyjnej były tylko matka i 1 dziecko. I takich wypadków było bardzo dużo. Jak była rekrutacja, takiego słowa użyję popularnego, do Związku Sybiraków, więc ci ludzie mówili, bo przychodzili z kartami repatriacyjnymi i mówili, że to są niepełne dane. A to były dokumenty wystawiane na pasiołkach, na kołchozach, na różnych miejscach syłek. Więc to się bardzo dużo zdarzało. A nawet jeśli mówimy według instrukcji, że miało być 25, NKWD-ści liczyli, że tyle wagonów i po 25, a było tyle wagonów, a było po 50, to już mamy odpowiedź. Dziękuję. Tak. Ja się absolutnie zgadzam z panią, że co innego instrukcje, co innego praktyka. Ale proszę państwa, właśnie
tu jest też rola Związku Sybiraków. My, zbierając wspomnienia Sybiraków, prosiliśmy o to, żeby pisali, no każdy, kto pamiętał, przecież to tyle lat minęło, więc no, pamięć ulotna jest. Kto z panią, z panem mieszkał w baraku, podać nazwiska, imiona, podać skąd te osoby były. I jeżeli dzisiaj mamy technikę komputerową, to można wrzucić do bazy danych i wszystko wyjdzie, proszę państwa. Ja powiem tak, dzięki pomocy Memoriału Moskiewskiego, no niestety dzisiaj Putin rozgonił, memoriał nie ma, proszę państwa, memoriału, ale memoriał bardzo pomógł nam w sporządzeniu indeksu represjonowanych. Wydanych jest ponad 20 tomów i ja pamiętam promocję tych tomów dotyczących obwodu archangelskiego. To był bardzo ważny obwód, ponieważ tam najwięcej ludzi zostało wywiezionych. I ci ludzie z memoriału opowiadali na takiej promocji w Warszawie, jak to było przygotowane, z czym, jakie źródła i tak dalej. No i byli też Sybiracy. No, no nie wszyscy, to jest oczywiste, prawda? Ale padło pytanie. Proszę państwa, macie państwo te tomy, czy moglibyście powiedzieć, no kogo tam nie ma? No nazwisko jakieś tam. I ktoś mówi, że on to ogląda, chyba obwód wołyński i mówi, że, czy rówieński, nie pamiętam który, że nie ma, właśnie tam ktoś był wywieziony z jego rodziny, chyba nie ma tego nazwiska. Więc oni, ci Rosjanie, wzięli do komputera i no jakby inaczej szukali, szybciej. No i mówią, jest ten człowiek, tylko no powiedzmy, że on szuka w wołyńskim, a to mówią, on jest w tomie z obwodu rówieńskiego. To może wynika z tego, że dla nas województwo wołyńskie, no to jest wołyńskie, a ono zostało podzielone na Łódzk i Równe. Okazało się, że znaleźli to nazwisko, tylko w innym tomie. Ten szukał w wołyńskim, a on był powiedzmy w tym rówieńskim. Rzecz w tym, że nas, znaczy my, nie zdobyliśmy się na to, żeby swoją ewidencję stworzyć, to my byśmy wtedy mogli się konfrontować z tymi danymi, które oni mają. Ja nie mówię, że to jest 100%, ale proszę państwa, no nie może być tak, że wywieźli 330-340 tysięcy. Mówimy o deportacjach, bo są jeszcze inne kategorie ludzi, którzy tam się znaleźli. Ale jak my mówimy 330 tysięcy, no to może być pomyłka, no niech będzie 10%, proszę państwa. Ale nie może być 100% albo 200%. Ja odpowiadam ludziom, którzy krytykują materiały NKWD-owskie. Ja miałem rozmaite gatunki tych materiałów i na przykład w specjalnym archiwum ja dostałem jako pierwszy człowiek z Polski materiały dotyczące zbrodni katyńskiej. Ja opublikowałem materiały liczbowe dotyczące no, statystyk o tych jeńcach, ilu tam kapitanów, poruczników, takich, siakich, no, rozmaite takie. Tych statystyk jenieckich nikt nie zakwestionował. Przy statystykach zesłańczych ludzie mówią, panie, pan mówisz nie tak. Dlaczego tamtych nie zakwestionowali? One pochodzą z tego samego resortu. A te przyjmujemy, tych nie przyjmujemy. Panie profesorze, jest obok nas doktor Jan Jerzy Milewski, który też chce zabrać głos. Proszę bardzo. Chciałem pogratulować dyrekcji Muzeum Pamięci Sybiru za zaproszenie pana profesora dzisiaj na spotkanie wybitnego historyka, który jako jeden z pierwszych zajął się sprawą zesłańców na Sybir, osób deportowanych. I muszę powiedzieć, że z dużym zadowoleniem wysłuchałem jego wystąpienia, dlatego że nie odniósł się w sposób stereotypowy, ale w taki sposób jako historyk, jako naukowiec. I bardzo chciałbym, żebyście państwo jednak naukowcom zaufali, bo cały czas ludzie, którzy się znają na budownictwie, na czymś innym, kwestionują to, co ustalają historycy teraz w wolnej, niepodległej, demokratycznej Polsce. My nie mamy żadnych interesów w tym, żeby państwa okłamywać. My chcemy, żeby była prawda. I do tego dążymy. I tutaj pan profesor cały czas o tym mówił. I jeżeli ktoś uważa, że jest mądrzejszy,
to ja bardzo przepraszam, no to to jest, nie jest głupio w tej sytuacji, bo w takiej sytuacji ja powinienem iść nosić śmieci, czy robić coś innego. No. Także bardzo dziękuję, panie profesorze, że pan w sposób taki bardzo, tak powiem, niestereotypowy dziękuję pokazał za wsparcie, dziękuję prawdę. Pięknie, no, tak. Prawdę i naprawdę wierzcie historykom, że my staramy się służyć społeczeństwu, a ciągle są takie osoby, które zaprzeczają, które mówią o tych milionach, które mówią o tych wyrzucanych trupach i tak dalej, i tak dalej. No, no, są pewne fakty, i są pewne materiały, które są do potwierdzenia. No, jest to naprawdę tragiczne przeżycie. Nie można się opierać na różnych stereotypach, na różnych legendach, które powstają z trudnych przeżyć. No, no, to były straszne, strasznie trudne przeżycia przecież dla tych rodzin. I to osoby, które same tego nie doświadczyły i ciągle coś tam kwestionują, ciągle coś tam doszukują się i tak dalej. No każdy niech się zajmuje tym, na czym się zna najlepiej. Także chciałem panu profesorowi serdecznie podziękować, ale chciałem też i powiedzieć, że ja miałem lepsze doświadczenia w archiwach białoruskich, bo w rosyjskich nie pracowałem. Bo na przykład w Brześciu była taka pani Ani Tarebin świętej pamięci, która zmarła, miała w okolicach 73 rodzinę. W Grodnie na przykład pożyczyli mi z archiwum do domu akta, co jest niespotykane. Nigdzie się poszedłem do Związku Polaków i skserowałem te materiały. Także no, no bardzo sympatycznie. Tu jeszcze chciałem dodać, że pamiętajmy też, że wśród tych wywiezionych to było 60 kilka procent Polaków, ale było tu 22% Żydów, to było 7-8% Ukraińców i Białorusinów. I to nie tylko była taka kategoria narodowości, że Polaków wywozimy, tak, tak, ale były to kategorie pewnych zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, prawda? Tak, bardzo słuszna uwaga, no, bardzo słuszna uwaga. Proszę Państwa, ja dostałem taką książkę, która dotyczy ludności żydowskiej i tam jest taki lekki zarzut, że jak my mówimy o Sybirakach, to my mówimy tylko o Polakach. Jak są uroczystości sybirackie, no to są w duchu, że tak powiem, rzymskokatolickim. A oni mówią, Żydzi też byli na zsyłce, a o Żydach się zapomina. Ale kochany, dzięki temu przeżyli, bo tak to Niemcy ich zamordowali. Tak, tak. No, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję panu profesorowi. Ja chciałem właśnie powiedzieć to, że proszę Państwa, ja tą tematyką zajmuję się niedługo, będę zajmować się 50 lat. Ja się wychowałem na materiałach emigracyjnych, w których są takie wysokie liczby. Ja się na tym wychowałem, ale ja potem rewidowałem swój pogląd, ponieważ konfrontowałem to z materiałami archiwalnymi. Ja przebadałem archiwa w Moskwie, w Kijowie, we Lwowie, w Mińsku, w Wilnie. Byłem na Syberii, w Abakanie, w Minusińsku. Naprawdę znam archiwalia Instytutu Sikorskiego w Londynie, archiwalia Hoovera. No, no nikt mi nie powie, że ja jestem laikiem. Mnie jest przykro słuchać różne zarzuty, czy na przykład no, takie supozycje, że no właśnie dlaczego ja umniejszam liczbę deportowanych. Więc ja wyjaśniam, że jeżeli chodzi o deportowanych, to no, ja takie liczby proponuję. Natomiast do tych liczb trzeba dodać inne kategorie ludzi, którzy się znaleźli w głębi Sowietów. Inne. Jeńców wojennych. Jeżeli doliczymy jeńców wojennych, no to już będzie troszeczkę więcej niż 330. Jeżeli doliczymy ludzi, którzy byli wcieleni do Armii Czerwonej, no to my nie mamy dokładnych liczb, ale one sięgają setek tysięcy. Jeżeli do tego doliczymy zwerbowanych do pracy, no przede wszystkim na Uralu, ale nie tylko. Werbowano też specjalistów, lekarzy, inżynierów do Moskwy, do Leningradu, do Gruzji i tak dalej. W latach 40? W czasie wojny, w czasie II wojny. Tak, proszę Pani. Donbas, słynny kierunek, proszę Pani. Proszę? O
książce chciałem. My chcieliśmy o książce dobre usłyszeć. Panie profesorze, proszę państwa, proszę pozwolić, że ja skorzystam z prawa prowadzącego. Temat liczby deportowanych, temat ich cierpień zawsze budzi ogromne emocje. To jest naturalne, to jest element naszej tożsamości, element historii państwa rodzin. Stąd jest naturalnym, że rodzi ogromne emocje i my tych emocji i tych wszystkich wątpliwości dzisiaj na pewno nie rozstrzygniemy.